Witam Państwa i zapraszam na kolejny trening, który poświęcimy dzisiaj głównie obręczy barkowej. Zaczynamy jak zwykle od rozgrzewki. Staje na sztabel bioder. Nogi lekko ugięte w kolanach. Bierzemy głęboki wdech, ramiona podnosimy nad głowę i z wydechem schodzimy do głębokiej rozkłonu. Zaczynamy. Wdech. Wydech. Wdech. I skłony na boki, wdech, do lewej nogi, wdech, do prawej nogi, wdech, do lewej, wdech, do prawej, wdech, lewa noga, wdech. Rozluźniamy ramiona, podnosimy na wysokość barków i skręty tułowia jak najdalej za siebie. Po 10 w każdą stronę. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem. 8, 9, 9, 10, 10. Ręce na biodra. Po 10 okrążeń w każdą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kołyszemy do przodu i do tyłu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Łączymy stopy i to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stajemy w szerokim rozkroku, ramiona na boki i skłony na bok. Na zmianę do lewej, do prawej nogi. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Wracamy do węższej pozycji. Ręce na uda i uginamy nogi w kolanach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spięcie na palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I jeszcze głowa. Przód, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Skłony na boki.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I skręty w lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Weźmiemy do pomocy kij. Stajemy na szerokość bioder. Zaczynamy tak jak zawsze, czyli schodzimy sobie kijem jak najniżej po udach, cały czas przy ciele. Robimy głęboki skłon na lekko ugiętych nogach. I wracając, ciągniemy kij również po ciele do góry na głowę. Powtarzamy całość 10 razy. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Łapiemy teraz kij odrobinę szerzej. Uginamy nogi w kolanach. Schodzimy sobie kijem mniej więcej do poziomu właśnie kolan. I jednym zamaszystym ruchem, szerokim łukiem od ciała, kij przenosimy nad głowę. Czyli robimy wymach. Hop, i wracamy do kolan. Powtarzamy 10 razy. Raz. Dwa. Staramy się patrzeć cały czas na kij, czyli wzrokiem wchodzimy za kijem. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Prostujemy się. Stańmy teraz w trochę szerszym rozkroku. Kij złapmy jeszcze szerzej. Zaczniemy nad głową. I robimy skłony boczne całym ciałem. Od pasa w dół jesteśmy nieruchomo. Od pasa w górę pracujemy. Po 10 razy na każdą stronę. Czyli raz na lewo, raz na prawo. I zaczynamy po 10 powtórzeń. Raz. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Zwróćcie uwagę, że całe ciało pracuje. Cztery, cztery, pięć, pięć, sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, dziesięć. Opuśćmy na chwilę ramiona. Zostańmy w tej samej pozycji i powtórzymy to ćwiczenie w trochę inny sposób. Mianowicie teraz całe ciało będzie nieruchomo i pracujemy wyłącznie ramionami. Czyli unosimy sobie znowu ramiona nad głowę, ale teraz już nie robimy skłonu całym tułowiem, tylko same ramiona. Ręce proste w łokciach, zablokowane. I przeciągamy ręce od jednego ucha do drugiego ucha. Powtórzmy po 12 razy na każdą stronę i starajmy się dociągnąć za każdym razem ramię do ucha, ale ręce są proste w łokciach. Nie uginamy ich tutaj, tylko proste w łokciach, wyciągnięte do sufitu i przenosimy od ucha do ucha. Raz, raz, dwa, dwa, trzy, trzy,
4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Opuszczamy ramiona. Ostatnie ćwiczenie z kijem, które mamy do zrobienia. Chwilę dajmy ramionu odpocząć. I teraz prosta sprawa. Wyciągamy kij przed siebie. Łapiemy, jak widzicie, szeroko. I będziemy próbować podawać sobie kij z jednej ręki do drugiej. W ten sposób. Odwodzimy ramiona na zewnątrz. Wracamy. Podajemy kij, wracamy. Hop, podajemy, wracamy. Jest to proste ćwiczenie. Na razie zrobimy je w takiej wersji. W przyszłym tygodniu spróbujemy trochę je, jak zwykle, utrudnić. Na razie chcę, żebyśmy oswoili się z samym ruchem, z samym ćwiczeniem. To, na co zwracamy uwagę, to to, żeby kij nie opadał nam tutaj do dołu. Staramy się trzymać go cały czas na jednym poziomie, równolegle do podłogi. I podajemy sobie z ręki do ręki. Ramiona na zewnątrz, podajemy do drugiej ręki. Też spróbujmy po 12 na każdą stronę. Raz, raz. Cały czas na tym samym poziomie ramiona. Dwa, dwa, trzy, trzy, cztery, cztery, pięć, pięć. Sześć, sześć, siedem, siedem, osiem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, dziesięć, raz, raz, dwa, dwa. I na razie kończymy z kijem. Teraz weźmiemy sobie do pomocy piłkę. I wykonamy z piłką bardzo proste ćwiczenie. Również będziemy je z czasem sobie utrudniać. Na razie piłkę trzymamy przed sobą. Jak zwykle może być to inny miękki przedmiot, który da się ścisnąć. Trzymamy piłkę przed sobą. Łokcie rozstawiamy szeroko na zewnątrz, tak żeby piłkę być w stanie ścisnąć. Ściskamy piłkę i teraz cały czas ściśniętą piłkę wysuwamy do przodu i wracamy do tyłu. Ale zwróćcie uwagę na to, że ona jest cały czas ściśnięta. Na filmie to widać, ona nie jest okrągła, tylko spłaszczona przez moje dłonie, mocno ściśnięta. I jak wysuwam piłkę do przodu, ona również jest ściśnięta. Tu jej nie puszczamy, nie luzujemy. Więc zaczynamy przy klatce piersiowej, łokcie szeroko. Dociskamy piłkę i zaczynamy 10 ruchów, powoli i dokładnie. Przed siebie, raz. I do siebie, dwa. Od siebie, do siebie. Trzy. Trzy. Cztery. Trzymajcie mocno ściśniętą. 5. Cały czas dociskamy. 6. 7. 8. 9. 10. I kończymy. Do piłki jeszcze wrócimy sobie później w pozycji niskiej. Na razie zejdziemy sobie do pozycji w klęku. Kolana rozstawione mniej więcej na szerokość bioder. Opieramy się na dłoniach. Palce zaparte o podłogę. I na razie najprostszy możliwy sposób. Naszym zadaniem jest oderwać kolana od podłogi, podnieść wysoko biodra i schować głowę między ręce. Pokażę najpierw. Po prostu
prostu. Podnosimy kolana, chowamy głowę między ręce i wracamy. Wyobrażamy sobie, jakbyśmy chcieli stanąć na rękach. Więc za każdym razem próbujemy stanąć na chwilę na rękach, oprzeć ciężar ciała na rękach i wracamy do klęku podpartego. Powtórzmy całość 10 razy. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie utrzymać ciała na nadgarstkach, jeżeli to jest dla Was za duże obciążenie na nadgarstków, spróbujcie sobie włożyć poduszkę pod pęcherz nadgarstka, żeby on był w takiej pozycji spadającej, a nie mocno zgiętej. I próbujemy 10 razy. Stopy zaparte o podłogę, ciężar ciała mocno na rękach i stajemy na rękach. Raz. Wracamy. Chowamy głowę. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dajmy odpocząć ramionom. Przejdziemy teraz do kolejnego ćwiczenia. Jak zwykle, jeżeli coś nam wychodzi za łatwo, spróbujemy sobie to utrudnić. Zrobimy odrobinę trudniejszy wariant tego ćwiczenia, które przed chwilą wykonaliśmy. Czyli opieramy się w ten sam sposób. Kolana na szerokość bioder, ramiona mocno podparte. I będziemy, tak jak przed momentem, próbować stanąć na chwilę na rękach, oprzeć się na rękach, schować głowę między ramiona i opuścić biodra do dołu, ale nie odkładając kolan na podłogę. Czyli w momencie, kiedy już jesteśmy na dole, wracamy do góry i z powrotem do dołu. Nie odkładamy kolan na ziemię. Jest to sporo trudniejsza wersja, ale spróbujmy. Zobaczymy, ile razy nam się uda. Wykonamy razem 10 powtórzeń. Oczywiście robicie tyle, ile jesteście w stanie. I uwaga, zaczynamy. Do góry biodra, chowamy głowę, raz i do dołu, dwa, do dołu, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10 i opuszczamy. Nadgarstki już na dzisiaj mają wolne, podboczną, a my przejdziemy do ćwiczeń z piłką na leżąco. Bierzemy sobie piłkę, kładziemy się na brzuchu, a piłkę opieramy o podłogę i dociskamy dłonią do podłogi. W ten sposób. Bruda oparta na drugiej ręce. Nie podnosimy głowy. Odpoczywa druga ręka i odpoczywa głowa. Piłkę próbujemy, dociskając ją cały czas delikatnie do podłogi, przetoczyć do przodu i wrócić nisko łokcia w kierunku żeber. Przetaczamy i wracamy, ale cały czas zwróćcie uwagę na to, że piłka nie jest tylko trzymana, ona jest cały czas lekko dociskana. Czyli dociskamy, łokieć trzymamy w powietrzu, nie opuszczamy go na ziemię, dociskamy piłkę i teraz przetaczamy do przodu i do tyłu. Cały czas dociskając. Przetoczymy tak 10 razy na jedną, 10 razy na drugą rękę. I uwaga, zaczynamy. Głowa oparta, odpoczywa. Ręka dociska piłkę i zaczynamy. Raz. Powoli. Dwa.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmieniam rękę. Ja się odwrócę bokiem. Tak samo. Broda oparta o dłoń. Druga ręka o piłkę. Lekko dociskamy i wytaczamy. Raz. I wracam. Dwa. Powrót. Trzy. Wracam. Piłka cały czas dociśnięta. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I po tym ćwiczeniu odwrócimy się na plecy i zrobimy ruch odwrotny do tego, który robiliśmy przed momentem. Czyli leżymy na plecach, robimy dokładnie to samo. Piłka oparta o podłogę. Delikatnie dociskamy ją ręką do podłogi. Nogi mogą być zgięte w kolanach. I też wytaczamy do góry i wracamy. Tylko zwróćcie uwagę, że teraz dociskamy piłkę drugą stroną, tak? Wcześniej dociskaliśmy stroną dłoniową, teraz wierzchnią, tak? Piłka oparta o podłogę. Zaczynamy nisko. Dociskamy delikatnie do podłogi. Zobaczcie, że ona nie jest zupełnie okrągła, tylko jest delikatnie przeze mnie spłaszczona. I góra, dół. Raz. Dwa. Trzy. Długie ruchy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. Zmieniamy rękę. Druga ręka to samo. Leżymy na plecach, nogi ugięte, piłka oparta o podłogę. Delikatnie dociskamy, zaczynamy blisko ciała i wytaczamy piłkę do góry. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Kończymy. Łapiemy piłkę między dłonie. I to ćwiczenie, które robiliśmy dzisiaj na stojąco, czyli ściskanie piłki i wypychanie przed siebie, zrobimy w trochę innej wersji. Zaczniemy z piłką u góry. I znowu, delikatnie ściskamy piłkę. Ona jest cały czas spłaszczona z dwóch stron. I zamiast przenosić ją do klatki i z powrotem przed siebie, spróbujemy ją przenieść za głowę
do podłogi i wracamy. Ale zwróćcie uwagę na to, że ona jest cały czas ściśnięta. Ta piłka nie jest okrągła, ona jest cały czas spłaszczona i ściśnięta przez moje dłonie. Dłonie są otwarte, palce włączone. Nie zaciskamy palców na piłce w ten sposób, tylko otwartą dłonią, wyprostowanymi palcami, ściskamy piłkę po zewnętrznej stronie. Nogi ugięte w kolana, zaczynamy w górze, ściskamy i cały czas ściśniętą piłkę do tyłu za głowę i wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I teraz dopiero możecie puścić piłkę. Wiem, że jest to męczące, jeżeli nie dacie rady 10 na raz, spróbujcie znowu podzielić sobie na mniejsze odcinki, na krótsze serie, po 4-5 powtórzeń. I ostatnie ćwiczenie, które dzisiaj zrobimy. Odwrócimy się na bok. Piłkę już teraz wykorzystamy sobie tylko do stabilizacji miednicy, czyli kładziemy sobie zgiętą w kolanie nogę na piłce i próbujemy nie oderwać kolana od piłki przez całe nasze ćwiczenie. Dłonie składamy razem. Jedna ręka się unosi, szerokim łukiem idzie za plecy do tyłu. Odwracamy całe ciało i wracamy do złączonych rąk. Staramy się, żeby piłka nam nie uciekła, więc nie możemy przekręcić całego ciała, tylko musimy zostawić nogę na piłce. Kolanem ją dociskamy delikatnie i sama góra pracuje. Szerokim łukiem odwracamy całe ciało, odwracamy głowę, sięgamy daleko i wracamy do pozycji początkowej. Powtórzymy 10 razy na jedną, 10 razy na drugą rękę. I zaczynamy. Raz. Głowa patrzy za ręką. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zmieniamy stronę i na drugą stronę robimy dokładnie to samo. Leżymy na boku, noga oparta na piłce, zgięta w kolanie, ramiona wyciągnięte do przodu. Nie odrywamy kolana od piłki. Szerokim łukiem podnosimy ramię do góry, przenosimy za siebie razem z głową i wracamy do złączonych rąk. 10 razy zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć,
6. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I na tym kończymy. To było ostatnie ćwiczenie z naszego dzisiejszego zestawu na obręcz parkową. Dziękuję Państwu za udział i za uwagę. I zapraszam oczywiście w przyszłym tygodniu na kolejne zajęcia. Do zobaczenia.